Dzieci w różnym wieku zjawiły się we wtorek w Miejskim Domu Kultury. Żeby zaśpiewać piosenkę. Jaką piosenkę zaśpiewasz? Ale jazz. Wszystko za sprawą inicjatywy Hona Chór. Jej celem jest utworzenie w naszym mieście chóru dziecięco-młodzieżowego. To nie nowość, a powrót do tradycji, przekonują pomysłodawcy tego działania. Może zacznę od tego, że tradycje w Miejskim Domu Kultury śpiewających dzieci są chyba od samego początku. A mam tu na myśli ten początek, czyli Miejski Dom Kultury, który funkcjonował w dawnym obiekcie mostostalowskim. Był to wtedy Dom Kultury Wiązar. Były to lata 80., 90. No wtedy to był po prostu szczyt ilościowy i jakościowy. I generalnie to studio piosenki no marzy nam się, aby odbudować. Młodzi wokaliści wzięli udział w przesłuchaniach, w których zaprezentowali przygotowane przez siebie utwory. Jak zgodnie twierdzili, muzyka towarzyszy im od najmłodszych lat. Lubię bardzo śpiewać i jak miałam 7 lat, to bardzo lubiłam śpiewać. Nauka śpiewu niesie ze sobą wiele zalet, przekonuje dyrygent chóru Izabela Graczyk. Myślę, że śpiew, w ogóle muzyka, bardzo pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, czy wrażliwość, rozwijanie emocjonalności, ukulturalnianie się. Gdzieś ta muzyka w dzieciach zaczyna zanikać i myślę, że fajny to jest krok, w dobrą stronę to pójdzie i trzymam bardzo mocno kciuki, żeby tutaj ta młodzież supecka, dzieci do nas przybywały. Z pomysłu utworzenia chóru zadowoleni są również rodzice. No bardzo fajnie, bardzo fajna inicjatywa. Ja od razu byłam zainteresowana, próbowałam tylko przekupić swoją nieśmiałą córkę, żeby się zdecydowała, ale jakoś się udało. To dopiero pierwsze spotkanie w MDK. Dla tych, którzy nie mogli się na nim pojawić, nic straconego. Kochani, jeżeli ktoś jeszcze się nie dowiedział, że nasz zespół wokalny przy Miejskim Domu Kultury w Słupcy zaczyna działać, jeszcze nie przemyślał, nie zastanowił się, nie jest pewien, zapraszamy. Codziennie możecie Państwo dzwonić, dopytywać się. My też będziemy informować na bieżąco, jak sprawy się toczą. Także nie zastanawiajcie się, jeżeli kochacie śpiewać, jeżeli kochacie muzykę, zapraszamy serdecznie.